No, cześć kochani, witajcie w misiu dniowo-kobietowym. Kobietodniowym. Na dzień kobiet. Dobra, może napijmy się kawki, a potem będziemy kombinować, co będziemy gadać na temat kobiet i energii kobiecej. Kochani, Ym, no, tak się by wydawało. Że kobiety dopiero teraz są bardziej silne niż były kiedyś, że dopiero teraz bardziej je widać, że dopiero teraz zaczynają mieć władzę. Że dopiero teraz stają się niezależne, ale kobiety silne i niezależne były zawsze. Były 500 lat temu, były 1000 lat temu, były 5000 lat temu w jakichś tam innych, ma się rozumieć, cywilizacjach. Także to może teraz rzeczywiście tak bardziej widać i bardziej rusza, ale nie oznacza to oczywiście, że dawniej, dawniej, dawniej i mam na myśli całkiem strasznie dawniej nie było silnych kobiet. Kobiety zawsze miały w sobie siłę. Natomiast czasami ta siła była w nich zduszana. Czasy mamy takie, że dużo trudniej jest tej negatywnej grupie mężczyzn, bo pamiętajmy, że mamy również bardzo dobrych, wspaniałych mężczyzn na świecie, tej negatywnej grupie mężczyzn tak stłamsić te kobiety, tak zdusić tą ich energię i siłę. Dużo trudniej, bo są inne czasy. I dlatego My, kobiety mamy większe możliwości i korzystamy z naszych możliwości. Natomiast ta nasza siła wewnętrzna no, była w nas zawsze. To nie będzie co prawda miś o czarownicach i o wiedźmach, bo być może kiedyś zrobię takiego misia, ale nie te, teraz akurat nie chcę o tym mówić. Natomiast te czasy, kiedy były te polowania na czarownice, to były takie. Czasy, to było przecież ileś tam stuleci, kiedy y, silne kobiety, kobiety, które naprawdę korzystały z tej swojej ogromnej y, takiej siły kobiecości. Zaraz powiem o dwóch rodzajach y, tej siły kobiecej. Bo to jedno i drugie było ścigane. Te kobiety były ścigane i były masowo zabijane. Przecież to, ile kobiet zostało wtedy zamordowane przez pewną grupę, nie wchodząc już tutaj, ale doskonale wiecie, kto mordował kobiety, to jest, to jest nie do pomyślenia w ogóle, że coś takiego miało miejsce. I mało tego jeszcze, tłum oczywiście za tym szedł: tłum linczował, inne kobiety linczowały, mężczyźni, był lincz i tak dalej. Palono na stośdźwięk, się torturowano w potworny sposób. Kobiety były okropnie, ale to okropnie traktowane wtedy, w tamtych czasach. Natomiast no, nic to nie zmieniło, ta ich siła nadal w nich pozostała. Wracały później silniejsze, jak się tam wcielały w kolejne życia, może były kolejny raz mordowane, ścigane, ale w końcu gdzieś tam się wycwaniły i lepiej się być może ukrywały. W każdym razie ta siła w kobietach pozostała, nie dało się tego zdusić. Z tym, że teraz tak, są dwa rodzaje tej takiej jakby siły kobiecej, choć pewnie jednego z tych rodzajów nie powinnam nazywać siłą, bo jednak jest to bardziej manipulacja. I oba rodzaje tej siły są ym, związane z kreowaniem, z tworzeniem. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o tworzeniu nowego życia, ma się rozumieć, ogólnie tworzenie kreacja, to jest ta taka ogólna siła kobiet, z tym, że są tak jakby dwa podejścia wśród ludzi w ogóle albo wśród kobiet w ogóle do tej właśnie siły kreacji. Część kobiet uważa, że ich siła jest w ich seksualności i jak wiecie, w kartach Tarota, yy, karta pasji, yy, to również może być karta seksualna. Czyli nasza energia seksualna może być przetransformowana na energię yy, twórczą. To akurat samo w sobie nie jest nieprawdą. To znaczy, jest prawdą. Ale jest jeszcze jedna inna siła. Że właśnie to jest ta siła w kobietach, która jest dużo bardziej potężna niż cokolwiek innego, co kobieta potrafi i co kobieta ma w sobie, mianowicie miłość. Ja Wam zawsze mówiłam, gdzieś tam czasami, między wierszami na różnych filmach, że miłość prowadzi do tworzenia, że z miłości powstają najlepsze i najbardziej wartościowe rzeczy. Czy dzieła. I jeżeli popatrzymy na tą energię seksualną, i że ona jest też energią twórczą, to jeżeli ona wynika z tej miłości, czyli jeżeli te dwie energie w kobiecie są połączone, no to rzeczywiście to jest ogromna, ale to przeogromna siła kobiet. Niestety, i to jest związane z tym, w jaki sposób kobiety były też traktowane przez stulecia, czy Tysiąclecia przez mężczyzn. Niestety kobiety, niektóre, oczywiście nie wszystkie, przyzwyczaiły się do tego, że właściwie to będą używać tej swojej energii seksualnej bez miłości. Aby manipulować mężczyznami, dlatego że odkryły w pewnym momencie, że no dobra, no skoro mężczyźni używają wobec nas, przeciwko nam tak naprawdę, swojej siły fizycznej, no bo są silniejsi, no mówmy się, mimo że powinni nas chronić i powinni być przy nas i pomagać nam wzrastać i pomagać nam tworzyć, oni używają siły przeciwko nam, no cóż. Należy się bronić, wobec czego my, kobiety, zaczęłyśmy swojej seksualności używać przeciwko mężczyznom, do manipulacji. To była taka jakby przeciwwaga. Co było pierwsze, nie wiem. Nie mam pojęcia, czy pierwszy był podły chłop, czy pierwsza była podła baba. Nie ma znaczenia. Jedno i drugie to jest zachowanie negatywne. Nie należałoby ani wykorzystywać, będąc facetem, siły przeciwko kobiecie, ani nie należałoby. Będąc kobietą, wykorzystywać swojej seksualności przeciwko mężczyźnie, ale jest to robione nadal przez, przez wiele osób. W każdym razie, kobiety zauważyły w pewnym momencie, że ich seksualność jest tak, tak silna, tak potężna, że właściwie nie muszą nic więcej robić, tylko mogą, używając tego, jak wyglądają, używając swojego ciała, nakłonić faceta do niemalże wszystkiego. Żeby zostawił swoją rodzinę, żeby zdradził własną matkę, żeby zdradził własne królestwo. No to oczywiście myślę o dawnych czasach, e, żeby rzucił wszystko i poleciał i padł jej do stóp. Oczywiście, że takie sytuacje się zawsze zdarzały i nadal się czasami zdarzają. Natomiast to jest niewłaściwe używanie tej swojej seksualności przez kobietę. Największa siła, która w nas tkwi i to, co my musimy, kobiety, pamiętać, że tego nam nikt nie odbierze i nikt nie ma tego silniejszego. Facyci tak nie potrafią. To jest przeogromna, bezwarunkowa miłość, do której my, kobiety, jesteśmy zdolne w sposób zupełnie naturalny, a faceci się muszą uczyć. Ja nie mówię, że nie ma facetów, którzy potrafią. Ja tego nie powiedziałam. Są, ale muszą się uczyć. My mamy to bardziej naturalne. Oni mają inne rzeczy naturalne. Y i jeżeli my z tej miłości wydobędziemy, czy połączymy w sobie tą e, ogromną energię miłości, czystej, bezwarunkowej miłości i ogromną energię, e, tą seksualną, to wtedy jesteśmy praktycznie nie do zastopowania, nie do powstrzymania. To jest ta taka największa siła, potężna, jeżeli chodzi o osiąganie celów, jeżeli chodzi o tworzenie, jeżeli chodzi o pracę, o kreatywność, ale również o tworzenie rodziny, o tworzenie związku itd itd. Ale to, co się wydarzyło, to te dwie siły, że tak powiem, czyli miłość i seksualność zostały rozdzielone. I tym sposobem część kobiet rzeczywiście odeszła od energii miłości i poszła tylko w energię seksualną, no, czy to jest powiązane z najstarszym zawodem świata? Czy to jest powiązane po prostu tylko i wyłącznie z manipulacją i wyrachowaniem? No, to w zależności od tego, co kto robi, no to wiadomo. A druga część kobiet, troszeczkę za namową. Również i religii, no umówmy się. Yy, yy, przymknęła oko zupełnie na tą taką seksualną część siebie, jakby zupełnie się od tego odgrodziła nie, nie, ja to, to nie jestem ja nie, 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 to jest brudne to nie, to w ogóle i zaczęła się skupiać na tej takiej miłości i opiekuńczości. Ja jestem matką, ja jestem żoną, opiekunką ja dom prowadzę w ogóle. No to ja nie mówię, to jest piękna energia tylko, że te dwie energie nie powinny być w jednej kobiecie. Jakby rozerwane, czyli my musimy być jednocześnie zdolne do wielkiej miłości, ale również być świadome swojej seksualności. Nie może być tak, że wybierzemy tylko jedną z tych rzeczy, a drugą odrzucimy, bo wtedy właśnie poniesiemy klęskę. Jest cała masa bardzo dobrych, cudownych, wspaniałych, opiekuńczych, zajebistych kobiet, które są zdradzane. I źle traktowane yy, przez swoich partnerów, dlatego że zamknęły się zupełnie na stronę seksualną. Podobnie jak jest cała masa kobiet, które mają stronę seksualną rozwiniętą niesamowicie mocno, ale zamknęły się zupełnie w sposób cyniczny nieraz na miłość i one też nie są szanowane przez facetów, ale są wykorzystywane. Jedne i drugie są wykorzystywane, ale również niektóre z nich. Wykorzystują czy manipulują facetami. Oczywiście, że tak. I to, kochani, było takie moje przemyślenie, tak trochę na dzień Kobiet, yy, dlatego że ja bardzo często widzę coś takiego i o tym często mówię, że jest innym rodzajem pasji czy tej takiej seksualności, jest taka czysto fizyczna, cielesna pasja. Gdzieś tam z lowellasem na boku, poza małżeństwem, przykładowo, ale z zupełnie innym rodzajem pasji i tej takiej energii seksualnej jest coś, co wyrasta czy wypływa z tej takiej prawdziwej, bezwarunkowej miłości, do której kobieta jest w sposób naturalny zdolna czy uwarunkowana. Natomiast nie jest to łatwe do osiągnięcia. Tak jak już powiedziałam. Z jakiegoś powodu te dwie energie zostały w kobietach rozerwane. I kobiety zostały w sztuczny sposób podzielone na matkę i, powiem delikatnie, kochankę. Ktoś doskonale wiedział, co robi. Ktoś doskonale wiedział, że kobieta, która ma ogromną miłość, opiekuńczość i empatię w połączeniu z energią seksualną, to jest kobieta, której się nie da zatrzymać. To jest kobieta, która ma taką moc, że każdy facet będzie klęczał przed nią na kolanach. Dlatego zostało to w jakiś tam sztuczny sposób w kobietach jakby rozdzielone. Część kobiet udała się w stronę seksu, część kobiet udała się w stronę miłości. Jest oczywiście wiele kobiet, które to w sobie łączą. Ja nie mówię, że my jesteśmy podzielone cały czas od zarania dziejów. Nie o to mi chodzi. I my, kobiety. W naszym życiu prywatnym czasami robimy sobie ten sztuczny podział zupełnie niepotrzebnie. Mianowicie, z jednym mężczyzną jesteśmy żoną, matką, a z innym mężczyzną jesteśmy kochanką. Tak jakbyśmy nie umiały tego połączyć, dlatego że w którymś momencie nas tak uwarunkowano, rozdzielono to w nas, właśnie po to, żebyśmy nie miały zbyt wielkiej mocy, właśnie po to, żebyśmy nie zaszły za daleko. A my, nasze zadanie na teraz jest, żeby to odwrócić. My musimy wrócić do tych czasów, do tych czasów wielkich kapłanek i potężnych czarodziejek, nie chcę mówić czarownic, bo to tak trochę nie za bardzo brzmi, które rozumiały, że miłość jest tą energią, która łączy się z naszym ciałem i z naszą seksualnością, że miłość napędza nasze ciało. A nie nasze ciało wytwarza miłość. To nie jest w taką stronę. Miłość, czyli energia wyższa, energia boska, energia, która przychodzi gdzieś tam z wszechświata, z naszej duszy. Ona napędza nasze ciało i wytwarza pasję. A nie odwrotnie, że poznamy kogoś, kto się nam spodoba. Wow, wybuchła chemia. O, o kocham cię, kocham cię. Tak jak niektórzy chcą tłumaczyć miłość. Coś tam w mózgu. Chemia. Nie, bzdura. Dlatego nie słuchajmy takich rzeczy. Nie słuchajmy tego, że my musimy albo być tylko i wyłącznie useksualnione, albo być tylko i wyłącznie e, żoną i matką i za bardzo nie wychodzić w tą stronę seksualną. Ja wiem, że być może to, co ja mówię, dla niektórych wyda się śmieszne, bo dziewczyny są już bardziej wyzwolone. Jest coraz więcej kobiet, które absolutnie nie wyrzekają się swojej seksualności. Ale niestety jest coraz więcej kobiet, które wyrzekają się swojej miłości bezwarunkowej i empatii. Dlatego, że okazuje się, że jeżeli ona jest silna, niezależna i jeszcze w dodatku ma tą taką silną energię seksualną, to ona już może wszystko. A jaka empatia, a jaka miłość, kto by tam patrzył na miłość? Ja się tu świetnie bawię. Patrzcie na mnie, jaka jestem bizneswoman i w ogóle. Chłopaki gdzieś tam w ogóle tu już się w kolejce do mnie ustawiają, dlatego, że jestem taka pociągająca. Wiecie o co chodzi? No dobrze, to tam się jakoś tak można bawić. To jest jakiś etap w życiu, być może, no, no nie chcę powiedzieć każdej kobiety, ale no powiedzmy dużej ilości kobiet, ale w pewnym momencie na tej naszej drodze rozwoju duchowego, osobistego. My musimy dojść do wniosku, że najlepszym wyjściem dla nas kobiet jest połączyć w sobie te dwie energie. Można być wspaniałą matką, dobrą żoną i seksualną kobietą. Można być. A pasja i seksualność wynikająca z tego uczucia, z tej miłości, będzie dużo bardziej silna i trwała i do dużo lepszych rzeczy w życiu nas doprowadzi niż taka cielesność, zwykła cielesność. Pasja, tak, tak, ale tylko ciało, nie ma tam żadnej głębi. Gdyby każda z nas urzeczywistniła w sobie to takie właśnie połączenie tych dwóch energii, tej miłości z tą seksualnością. Co jakby nie patrzeć, jest połączeniem wody i ognia, czyli trochę połączeniem pierwiastka męs męskiego i żeńskiego w sobie. No? Oczywiście, że tak. To nie byłoby tyle zdrad, nie byłoby tyle cierpienia, nie byłoby łez innych kobiet. Bo kobiety, które manipulują mężczyznami przy użyciu seksu, przestałyby to robić, wolałyby kochać. I nie byłoby takich różnych dramatów. To tak patrząc z jednej strony. A patrząc z drugiej strony, z punktu widzenia tych kobiet, które potrafią kochać, które są dobrą matką, dobrą żoną, ale odcinają tą swoją seksualność, bo to, to nie, to to, ja nie idę w tą stronę, ja tutaj jestem idealną matką i żoną. Te kobiety, gdyby potraktowały z większym sercem i z większą opiekuńczością i z większą empatią te kobiety, które tej miłości w sobie nie mają, to może by się to, ta energia zaczęła jakoś Uzdrawiać i w jednej i w drugiej. Bo jedna zobaczy, że pragnie miłości, a druga zobaczy, że chce otworzyć się bardziej na cielesność. Wiecie o co chodzi? Natomiast tak jak jest w tym momencie, to jest bardziej walka. Walka pomiędzy jedną i drugą, walka pomiędzy żoną i kochanką, walka pomiędzy kobietą, która kocha, opiekuje się, rodzi dzieci, a Niezależną, cyniczną kobietą, która nie potrzebuje miłości. Oczywiście, że jest cała masa dziewczyn, które to słuchają i nie mają tego problemu, ale ten problem nadal gdzieś jest widoczny, nadal gdzieś istnieje. I to, co ja widzę trochę częściej niż bym chciała, to tą grupę dziewczyn, które jednak w sposób cyniczny, aczkolwiek uzasadniony, zamykają się na miłość idą w stronę romansów, idą w stronę cielesności, idą w stronę manipulacji mężczyznami, bo okazuje się, że tak najlepiej się z nimi dogadać. Pytanie tylko, jaki to jest rodzaj faceta, którego wy wtedy przyciągacie do siebie. Jeżeli jemu wystarcza tylko romans, jeżeli on nie potrzebuje, żeby ona go kochała. Jaki to jest facet? Czy na pewno chcecie przyciągać takich facetów? Wiecie o co chodzi, podobnie. Ta druga Strona dziewczyn, te, te dziewczyny, które są tą taką w cudzysłowie żoną i matką, bo to no, nie musi być zawsze żona, to nie o to chodzi. Chodzi mi o kobiety, które skupiają się na domu i na rodzinie i nie chcą słyszeć o tym, żeby w domu robić jakieś niecne rzeczy. Mogą robić z kochankiem poza domem, ale cały czas mają to rozdzielone. Jedno życie jest tu, i tu nie ma miejsca na seks, a drugie życie jest tam. Tam nie ma miejsca na miłość, bo miłość cała jest w domu, a cielesność jest poza domem. Przecież ja to muszę rozdzielić. Wiecie o co chodzi? A jeżeli by tak na koniec już spojrzeć jeszcze na tą całą sytuację, na tą walkę pomiędzy tymi dwiema energiami, zamiast żeby były zintegrowane, z takiego bardziej właśnie punktu widzenia właśnie energetycznego, to ta cielesność i ta energia seksualna, która nie jest napędzana przez miłość, ona jest bardzo wyczerpująca. Dlatego, że ona rzeczywiście wypływa z naszego ciała. To jest wtedy, kiedy my używamy naszej własnej cielesnej fizycznej energii, żeby działać, żeby coś robić, żeby kogoś zdobyć, żeby coś zdobyć, żeby z kimś walczyć, żeby z kimś lub czymś wygrywać, żeby coś osiągnąć. To jest męczące, bo to wypływa z naszego ciała. My, tak jakby, zużywamy naszą cielesną energię na to, ale jeżeli wypłynie to z tej miłości, jeżeli my to mamy wszystko połączone w sobie, no, miłość nie powstaje w ciele, miłość przychodzi. Gdzieś tam od naszej duszy, gdzieś tam od wszechświata. My jesteśmy albo od Ziemi, no równie dobrze może z Ziemi, z Matki Ziemi przychodzić miłość, oczywiście, że tak, ale ona tak jakby przepływa przez nas. To nie jest coś, co my wytwarzamy w sposób fizyczny. I jeżeli my mamy ten przepływ czysty z, z wszechświata z jednej strony i na przykład z matki ziemi z drugiej strony, mamy ten przepływ w sobie w taki otwarty sposób, ten kanał mamy otwarty i przepływa przez nas ta energia miłości, to ona aktywuje tą naszą cielesność i tą naszą seksualność. I jeżeli my na to pozwolimy, nie będziemy tego blokować, to wtedy dziewczyny będziemy. Nie do powstrzymania. I nie zrozumcie mnie źle, ja nie mówię tego absolutnie w taki sposób, że chodźcie, pokonamy mężczyzn. Nie da się używać miłości czystej do pokonania kogokolwiek. Jedyne, co by się stało, gdybyśmy zintegrowały w sobie miłość i cielesność i gdybyśmy zaczęły prawdziwej swojej mocy używać to zaczęłybyśmy się z nimi dużo lepiej dogadywać i zaczęłybyśmy widzieć, który jest wart naszej uwagi, a który nie. Zaczęłybyśmy również przyciągać dużo lepszych i fajniejszych mężczyzn do naszego życia. Nie jest to łatwe, dlatego że my zostałyśmy też przez kogoś wychowane. Zostałyśmy wychowane albo przez cyniczną matkę, która nas nie kochała i albo swojego męża nie kochała, albo przez matkę, która się poświęcała dla nas i nie wiem, jakoś tam była na przykład zamknięta na seksualność i nas uczyła, że seksualność jest zła. Ktoś nas wychował, jakiś ojciec nas wychował, a może był brak ojca czy brak matki. Różne ludzie mają historię. W każdym razie, jakaś sytuacja nas wytworzyła, coś w nas gdzieś tam siedzi. Dlatego to nie jest takie łatwe, że a, posłuchamy ze po popieprzy coś tam przez 20 minut, wow, zmieniłam się. No, no wiadomo, że nie. To nie, to nie jest takie hop-hop, tutaj my musimy nad sobą pracować. Ale pierwszym krokiem do każdej pracy nad sobą jest Uświadomienie sobie problemu, uświadomienie sobie jakiejś prawdy. I w momencie kiedy wchodzi to gdzieś tam do naszej głowy. O kurde, rzeczywiście, to ma sens. I chcemy tak mieć. Chcemy być taką kobietą. Chcemy zintegrować w sobie tą największą, idealną, pierwotną, nie wiadomo jak strasznie potężną siłę kobiecą. To to jest ta motywacja, żeby nad sobą pracować żeby z pewnych sytuacji życiowych rezygnować, a inne być może rozwijać, naprawiać. Nie mówię tutaj tylko o związkach, ja mówię ogólnie o sobie, o rozwoju osobistym, o rozwoju duchowym. Kochani, do przemyślonka, napiszcie, co o tym myślicie, napiszcie, może macie jakieś własne doświadczenia. Może na przykład utożsamiacie się z którąś z tych grup kobiet, a może poradziłyście sobie z tym rozgraniczeniem tych dwóch energii i jesteście przekonane, święcie, że udało się wam to połączyć, to napiszcie, jak to się stało, a może od zawsze tak miałyście, bo jesteście takie szczęściary, że akurat wychowano w was w takiej otwartości na jedną i na drugą energię. Ale piszcie, bo na pewno ludzie chętnie poczytają, może macie jakieś sposoby, a może macie jakieś rady, a może macie jakieś pytania, to nie musi być wyczerpany temat, Przecież wiadomo. Misie są nieskończone i zawsze możemy coś jeszcze dopowiedzieć. miski łyczek kawki Wszystkiego najlepszego kobietki z okazji em, Dnia Kobiet. Mężczyzn również pozdrawiamy. Oczywiście. Cześć chłopaki, jeżeli tego słuchaliście. Miśki, miejcie fajny dzień. Widzimy się niedługo. Na razie buziaczki, pozdrowionka. No i papa.